Harcownicy wyszli w pole komentarz tygodnik Goniec Toronto, 3 września 2017. Ach, jak ta historia się powtarza. Właśnie dobiega końca wakacyjna pieriedyszka, niczym w końcówce sierpnia 1939 roku i podobnie jak wtedy, postępowanie Polski, a już szczególnie polskiego rządu oceniane jest w Berlinie bardzo krytycznie. Nasza złota pani Adolfina nie tylko została zmuszona do przerwania milczenia, ale w dodatku spotkała się ze swoim najważniejszym owczarkiem, czyli przewodniczącym Komisji Europejskiej Janem Klaudiuszem Junckerem, by przekazać mu harmonogram godzinowy do kombinacji operacyjnej Falwe w tej kombinacji operacyjnej Jan Klaudiusz Juncker, wespół ze swoim kolegą wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Franciszkiem Timmermansem. Niech panę słucha, Timmermans, który w roli Owczarka niemieckiego nadzwyczajnie sobie upodobał, mają Polskę wytarmosić, a nawet boleśnie pokąsać pozbawieniem głosu i sankcjami. Jednocześnie w naszym nieszczęśliwym kraju Niemiecka będę uruchomił wszystkie swoje narzędzia zarówno w postaci starych kilkutów, co to za napiwek sprzedadzą nawet własną matkę. A cóż dopiero naszą biedną ojczyznę, którzy z kolei uruchomią Volksdojczów, a za Volksdojczami pociągną pożyteczni i co to myślą, że z tą praworządnością i demokracją to wszystko naprawdę. Stary Kikuty Kuty bowiem żadnego sentymentu do naszej biednej ojczyzny nie mają, po pierwsze, dlatego, że jako potomkowie polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, wyznają pogląd, że ubibene, i bipatria, gdzie dobrze, tam ojczyzna, a po drugie, że podzielają pogląd Mieczysława Moczara, który tak naprawdę nazywał się Mikołaj Dionko, iż dla nas, partyjniaków, prawdziwą ojczyzną jest Związek Radziecki z tym uzupełnieniem, że Związek Radziecki zmienia położenie, raz jest na wschodzie, ale innym razem na zachodzie, ale Starek i Kuty się nieomylnym tropizmem, tym samym, który słonecznikowi nakazuje obracać kwiat zawsze w stronę słońca, w każdym położeniu Związek Radziecki wyczuwają i w podskokach mu służą, w oczekiwaniu na przejście od słów do czynów. W Volksdeutschach buzuje adrenalina i w rezultacie wielce czcigodny Borys Budka, co to jeszcze niedawno srać chodził za chałupę w charakterze harcownika, wyszedł przed szereg i powiedział do niemieckiej DEZEID, że Unia Europejska powinna postawić Polsce ultimatum. Tego już było za wiele nawet dla niektórych polityków PO i dwóch śląskich senatorów z tej partii ofuknęło pana Budkę, że tym razem to już przesolił Pan Budka Początkowo się stawiał, ale kiedy nawet zasłużony w dialogu z judaizmem ekscelencja Gondecki bąknął, że wzywanie obcej interwencji przeciwko własnemu krajowi wygląda nieładnie, po naradzie z przewodniczącym Schettino oświadczył, że wcale tego nie powiedział, że powiedział coś zupełnie innego. Co konkretnie tego jeszcze nie wiemy, bo nie wiadomo, na jaką wersję wypowiedzi wielce czcigodnego Borysa Budki zgodzi się oficer prowadzący diezę i dalej nie jest wykluczone, że dopóki w Polsce nie padła jeszcze rozstrzygająca sarwa, pójdzie temu całemu Budce na rękę. Później, to znaczy gdy kombinacja operacyjna rozwinie się w pożądanym kierunku i w Polsce nastąpi upragnione polityczne przesilenie na porządnie uszu, a być może nawet przypomni, skąd wyrastają mu nogi, bo to nie Volksdeutsche mają pouczać Niemców, co naprawdę powiedzieli w niemieckiej gazecie dla Niemców, tylko Niemcy mają mówić Volksdeutschom, co i z jakiego klucza mają ćwierkać, zwłaszcza w żydowskich gazetach dla Polaków. Taki pan Rafał Trzaskowski najwyraźniej został już wytresowany i nawija w właściwego klucza, że cierpliwość niemiecka się wyczerpała prawie tak samo, jak w 1939 roku wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. A no cóż, w stosunkach niemiecko-polskich polskich nie... Nie ma zbyt wiele miejsca na improwizację, to też i retoryka musi się powtarzać. Z czeluści TVN, którą podejrzewam o niebezpieczne związki ze starymi kikutami, dobiegają pomruki, że otośmy się doibrali, więc nic dziwnego. Że w tej sytuacji do pierwszego szeregu celebrytów jednym Susem postanowił powrócić przewilebny ksiądz Wojciech Remański. Ten świątobliwy kapłan próbował szczęścia i z Żydami i w kodzie, ale w konkurencji z Malwersantem i alimenciarzem katolicki ksiądz, niechby nawet zasuspendowany, nie miał szans, bo ubecki Trzony odczuwa instynktowny wstręt do osób duchownych, nawet jeśli, jako konfidenci. Stają się tak zwane poputczikami. Teraz jednak musiał pomyśleć sobie, że oto nadeszła chwila do wykonania tego jednego, jednego, najważniejszego sztosa w życiu i pryncypialnie skrytykował panią premier Szydło, że urze, jak bura suka. Poszło o wypowiedź, w której pani premier zasugerowała, iż niedawne demonstracje nie były wcale takie spontaniczne, jak o tym opowiadano. Natychmiast pojawiły się żądania dowodów, no a przewielebny ksiądz Slemański zareagował po swojemu. Być może nawet mówił szczerze, bo jego ani stary kikuty, ani delegaci starego, żydowskiego Grandziarza, co to takie demonstracje finansuje nie tylko on nas, Ale innych krajach europejskich, a nawet w Ameryce, o czym samym mogłem się przekonać, będąc w grudniu ubiegłego roku w Nowym Jorku. Wcale nie muszą o takich rzeczach informować. Gdyby jednak był bardziej spostrzegawczy, to z pewnością by wiedział, o czym zresztą pisałem przed tygodniem, że tylko z tak zwanych funduszy norweskich Fundacja Batorego rozdysponowała głównie między organizacje zrzeszające sodomitów figomorytki oraz zajmujące się tropieniem mowy nienawiści ponad 130 milionów złotych w ciągu ostatnich 4 lat. A jeśli dodać do tego Jurgiel Totsorosa, nie mówiąc już o Tajnym gadzinowym funduszu BND, z którego pod okiem ma W. Pełnymi garściami czerpią Volksdeutsche i Banderowskie Fundacje, a w takim razie o żadnej spontaniczności nie może tu być mowy. Ale przewilebny ksiądz Lemański spostrzegawczy niestety nie jest, albo ma to surowo zakazane, więc takiemu dusz pasterzowi nie powierzyłbym nawet duszy od żelazka. Ale to są tylko takie harce harcowników. niczym w 1939 roku freikorpsów, zarówno tych niemieckich, jak i tych ukraińskich, bo kombinacja operacyjna rozpocznie się prawdopodobnie 4 września od zapowiedzianego już strajku nauczycieli. No a potem, zgodnie z ustalonym harmonogramem którego szczegóły w porywie serca gorącego częściowo zdradził małżonek Madame Ludmiły Kozłowskiej z Fundacji Otwarty Dialog, założonej jak się okazało przez Pawła Świderskiego i odsiadującego karę za morderstwo na zlecenie Iwana Szerstiuka, będą uruchomione inne środowiska, kontrolowane albo przez starych kikutów, albo przez volksdeutschów, albo bezpośrednio przez BND, bo i takich nie brakuje. Wszystko to zaś dzieje się pod nosem agencji.